A ty sowesta przezryta, ja ci memu me piękny żampiel. Żampiel, czyli jakby pierwotny instrument, który miał zadanie basować przy kapeli. Grał w kapelach kaszubskich ponad 100 lat temu. Był wtedy jeszcze troszkę bardziej prymitywny. Miał też kształty bardziej takie, może kanciaste. Bardziej kanciaste był. Nawet niektóre nie miały tych tak zwanych F-ów, tylko miały tutaj po środku dziurę. Jeśli chodzi o te kształty, to różniły się też od regionów. Nie? Na północy troszeczkę inaczej robili, na południu troszeczkę inaczej robili. A ten został wykonany w tym roku na podstawie monografii Pawła Szewki instrumenty Kaszub i Kociewia. Paweł Szewka to był taki pomorski Oskar Kolberg. Zbierał materiały, pieśni, różne zapisywał i tak dalej. No i między innymi powstała się ta monografia. Na podstawie tej monografii lutnik kaszubski Jurek Holk z Sianowa podjął się wykonania tego żompiela. Stroi? Stroi, to przecież było słychać, że stroi. Jest to instrument trzystrunowy. Od kandałosu jest mniejszy faktycznie. Większy jest od wiolonczeli, gra się smyczkiem głównie, bo tak było, że grało się smyczkiem. Nie grało się kolcami? Nie. Tak, oczywiście. To ewolucja zrobiła to, że zagrał się. No chyba, że ten kapelnik był trochę można tylko i zapomniał, nie? Zapomniał smyka zapomniał, no to wtedy tam pykał sobie, nie? Wykonanie z drewna świerkowego, przód, boki, tył na przykład, natomiast jest to jawor. Tak to wygląda. Ile takich instrumentów zostało na nowo, jakby rekonstrukcja? Z tego co wiem, w tej chwili ten jest po rekonstrukcji jakby pierwszy. Jeszcze jeden wiem, że jest już zrobiony. Aha. Czeka na swojego, że tak powiem, na jakiś zespół właśnie, który też nie wiem. Chciałbym podjąć się po prostu, nie? Czy potem my to wracamy do korzeni. A czy została jakaś wersja, że tak powiem, stara, pierwotna tego instrumentu? No, stoi w muzeum, nie wiem. W muzeum kaszubskim w Kartuzach jest coś podobnego na ten styl. Mówią oni na to bas. Bas, basetla. Tak. Też inaczej to, że też troszeczkę też inaczej wygląda. Inaczej też wygląda. A jak to jest współpraca z przebasem? Grają, czy... No bo przybasy jest to instrument też, też perkusyjny, nie? Bardziej, no, nie? Jest możliwe tak, żeby był przybasy stroju i... Znaczy nie, tutaj strojny nie ma, nie? Bo to jest, bo przybasy wydaje dźwięk taki, jaki po prostu wydaje, nie? Tak, tutaj, dokładnie. Tu też zależy się od długości włosia, jakiego włosia mamy, nie? A mam wrażenie, że czasami był przybasy stroi do numeru, a chyba, że ja... Nie, to... Czasami to, no czasami tak, zależy w jakiej tonacji, no tam gdzieś się te sinusoidy, nie, że tak pokryją. Powiem, się pokryją, no i wtedy jest moc, jest rezonans wtedy, nie?
chcemy leso zadziec, 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 chcemy leso zadziec.